Hej, to jest jubileuszowy, setny odcinek moich dwóch minut. Chciałbym cały ten odcinek wykorzystać na tylko jeden temat, w zasadzie w kontekście podziękowań dla Was za to, że jesteście, za to, że oglądacie, za to, że polecacie, za to, że piszecie wiadomości, informacje, docierają do mnie w większości bardzo ciepłe słowa, że to jest praktyczne, że to jest konkretne, że to, o czym mówię w moich dwóch minutach, Wam pomaga, że jest jakąś odpowiedzią albo zachętą do szukania dalszego odpowiedzi na pytania sprzedażowe. Jest mi niesłychanie miło. Nasza społeczność jest niewielka, ale szybko rośnie, więc Wasze zaangażowanie we wdrożeniu to jest ta rzecz, na której mi najbardziej zależy. Sprawdzajcie te rozwiązania, które ja Wam podsuwam i testujcie je, dokładajcie do nich, informujcie mnie, jak idzie i co dobrego się dzieje z Waszymi klientami, jak działają te sposoby albo co wymyśliliście nowego i poszerzajmy wspólnie tą wiedzę. To jest absolutnie bezcenne. Natomiast ktoś ostatnio zapytał mnie i pomyślałem sobie, że być może więcej osób zadaje sobie to pytanie. Hej Marcin, jak mogę Ci pomóc dotrzeć do szerszej grupy odbiorców? Ty robisz dla nas to, a my możemy coś zrobić dla Ciebie. Pytanie, co by to było? No więc mam dwie propozycje dotarcia. Jedną taką dla introwertyków, a drugą dla ekstrawertyków. Ta pierwsza związana jest z czymś bezpieczniejszym i łatwiejszym. Jeżeli moja seria, moje dwie minuty, jeżeli ta seria na YouTubie Tobie pomaga, udostępnij tą informację o tym. Udostępnij u siebie na LinkedInie, u siebie na Facebooku, u siebie na Twitterze. Bądź ambasadorem tych treści sprzedażowych. Jeżeli z nich korzystasz w większym, mniejszym stopniu, niech również ludzie z Twojego otoczenia, do których być może nie docieram w sposób naturalny, dowiedzą się o tym, co tutaj wspólnie czynimy i w ten sposób będzie okazja do tego, żeby nasza tutaj społeczność się powiększyła. Natomiast drugi pomysł jest dla odważnych ekstrawertyków. Jeżeli uważasz, że chcesz naprawdę mi pomóc i jesteś w jakiejś firmie, albo w jakiejś organizacji, albo w jakikolwiek sposób pracujesz w zespole, być może również w zespole handlowym i chciałbyś mi pomóc, wrzuć mi w wiadomości prywatnej na YouTubie, na LinkedInie, również na mailu. Mail będzie tutaj w tym opisie do tego pliku wideo na YouTubie. Wrzuć mi namiary do swojego szefa, wrzuć mi namiary do szefa zespołu handlowego w firmie, w której pracujesz, wrzuć mi namiary do dyrektora handlowego, kierownika sprzedaży, kogokolwiek. Już ja się z nią albo z nim skontaktuję, tutaj nie musisz się obawiać, że wystawię Ciebie i podam skąd wiem. Potrafię zrobić to na tyle, myślę, subtelnie, że będę chronił swoje źródła używając języka dziennikarskiego. Wrzuć mi namiary do swojego szefa, do szefa swojego zespołu, a może spotkamy się na szkoleniu, albo na jakichś konsultacjach, albo na on the job, albo na czymś jeszcze innym u Ciebie w firmie w taki sposób, żebyśmy mogli skorzystać nie tylko z dwóch czy trzech minut wiedzy Hartmana, ale być może zmierzyć się z zadaniami, z wyzwaniami, które związane są z Twoją pracą na co dzień. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jesteście świetni. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie pytania. Zawsze możecie zgłaszać nowe tematy sprzedażowe, o których chcielibyście posłuchać w moich dwóch minutach. Zrobię wszystko, żeby rozwiązać każdego case'a, ale Ty musisz napisać, co to za case. Tak to działa. Wszystkiego dobrego. Dzięki piękne za 100 odcinków i jedziemy dalej.